Cześć, moi drodzy, z tej strony Paryk Szczepa i z tej strony Paryk Szczepa i Szczepanikom, tak jak zawsze i witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie powracającej na mój kanał serii najśmieszniejszych słów w danym języku. Dobrze słyszysz, mój drogi, powracamy do tej serii. Ja sobie od niej zrobiłem chyba półroczną przerwę aż, ale tak bardzo zaczęły mnie zalewać wasze wiadomości na temat tego, że ja cię zacząłem subskrybować na tej serii, to przecież nie wypada ją tak zakończyć. No ale w każdym razie, nie ma co czekać. Zacznijmy, moi drodzy, życzę wam kolejnych miłych 10 minut waszego życia. Kolejny język, jaki będę robił, to będzie język rosyjski, więc możecie już poniżej pisać swoje słówka, jakie mam sprawdzić w języku polskim na język rosyjski, które są śmieszne. Piszcie poniżej propozycje słówek do kolejnego odcinka, a my zaczynamy i pstryk! Słuchajcie, no w drugim sezonie już wiemy, jak jest, drodzy widzowie, więc nie będę sprawdzał tego słówka, ale poleciliście mi słówko wychodek. Das Plumpsklo. Das Plumpsklo. Plumpsklop. Das Plumpsklop. Okej, okay. To jest nawet mądre. Czyli to jest połączenie plum z klopem? To jest słówko dobrze przekminione. To jest bardzo mądre słówko skonstruowane. To mi się podoba. Od tego możemy zacząć, słuchajcie. Jakie jeszcze macie propozycje? Bo ja patrzę na komputerze, jakie mi dałeście komentarze. Grosz. Der Penis. Der Penis. Okej, okay. Takie pieszczotliwe troszeczkę, nie spodziewałem się. Czyli jak powiemy, że ktoś ma małego grosza, to się nie powinien obrazić, nie? Bo to nie to. Wiewiórka. Eichhörnchen. He? Eichhörnchen. To nie brzmi jak niemiecki, na pewno to jest niemiecki? Tak, to jest niemiecki. To brzmi jak jakiś taki trochę... Eichhörnchen. Motyl. A ja wiem, jak jest motyl, nawet nie muszę sprawdzić. Ja wam pokażę, że po niemiecku przetłumaczy mi na polski, bo ja umiem. Schmetterling? Motyl. Elegancko, ja jestem tutaj... Jak się nazywa ten, co mówi kilkoma językami? Multilingwista, czy coś. Tak, po niemiecku motyl to jest... Schmetterling. Bardzo nietrafiona nazwa, jak dla mnie. No ale nie mamy władzy, żeby zmienić to, także już to tak zostanie raczej. Ale motyl jest dość ładny, wiesz. A Schmetterling? No brzmi jak nazwa bombowca, który coś zbombardował. Następne, no hej! Fajka. Rowerzysta. Co? Jezus Maria, Maciek! Kolejny sezon tłumacza Google i kolejne problemy z Maćkiem. Polski na niemiecki. Ja was przepraszam za Maćka, on po prostu lubi czasem występować i robić mi psikusy. Zawsze tak było, zawsze tak będzie. Fajka. Nie bajka, tylko fajka. Bajka, nie bajka, tylko. Ja już na tym etapie chcę odpuścić słowo fajka, bo mam wrażenie, że nawet że nie będzie śmieszne. Napiszę ci to po prostu, bo jesteś głupi jak twój właściciel tego telefonu. Rua. Niektóre z tych słówek w ogóle nie brzmią jak niemieckie, na przykład to. Rua. Ja nie wiedziałem, że oni akcentują tak ry czasem. Rua. Zapamiętaliście? Ja zapamiętałem. Kundel. Promenadenmischung. Szło to łatwiej zrobić, ale szanuję. Promenadenmischung. To jest kundel. Wcale nie brzmi jak kundel, bym powiedział, że to brzmi jak jakaś rasa. To? A, to jest właśnie promenadenmischung. Niemiecki? Długowłosy. Kupa śmieci, to będzie głupie. Dobra, zobaczmy. Klumpacz. What? Okej, kupa śmieci to klumpacz. Będziemy pamiętać? O, a co to tutaj mamy za klumpacz? Pana to. To dość łatwe. Nawet gdyby to było polskie słowo, to by się przyjęło, mam wrażenie. Kupa śmieci, klumpacz. Nawet brzmi jak polskie, nie? Dam sobie taki nick w Robloxie, bo zacząłem grać w Robloxa. Fajowo, już mi się podoba. Następne słowo. Kuwać to kolejne słowo. Pałkę. Pałkę, tylko ja nie wiem, to jest chyba jakiś akcent, ona to wymawia pałkę. Ale pisze normalnie i widzicie to na ekranie. Pałkę. Kuwać, pałkę. Dość podobnie się ze sobą kojarzą, tak? Wkuwanie, pałowanie, prawie to samo. Także... Następne, proszę. Mamy coś po niemiecku, słuchajcie, dociera mi tu do słuchawki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale czasem robimy tak, że tłumaczę coś z niemieckiego na polski i mam niespodziankę na odcinku, co widz chciał mi przekazać. Więc zobaczmy. Tu mamy Ubergabe an Marysia, czyli coś z Marysią będzie. Zobaczmy, co widz chciał mi przekazać tutaj. Poddaj się Marysi. Marysiu! Tutaj coś się dzieje, słuchaj. Elo Maryśka, przywitaj się z widzami. No, siema, no! Zostaje takie głupie słowo tutaj, że mam się poddać tobie. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, kto to wybrał? Wydaje się, że ściemniasz. Czy ty to maczałaś w tym? Okej, dobra, wierzymy jej. Na pewno to nie byłaś ty, bo wyglądek. No mówię ci, że ten... 2 hours later. Sorry, mamy takie czasem problemy rodzinne tutaj, także... Dobrze, Marysiu, no dostałem takie coś. Poddaj
Poddaj się, Marysi. Jesteś moją królową, Marysiu, oficjalnie. Czy chcesz coś powiedzieć? Jaki jest twój pierwszy rozkaz jako królowej tego kanału? No i widzieliście pierwszy rozkaz Marysi jako królowej. Ja jeszcze nie wiem, jaki on jest. Dowiem się, jak zobaczę odcinek. Dziękujemy, Marysiu. Idź sobie tam. Lej! Ktoś dał jedno z najdłuższych słów w języku niemieckim. A jeśli dobrze pamiętacie wcześniejszy odcinek, to język niemiecki ma to do siebie, że potrafi zrobić jedno słowo, które ma na przykład 80 literek w sobie. Jest norma. Spróbujmy w takim razie. Hej, Google! Pajacu, nie wołaj mnie tak głośno. O, świetnie. Przetłumacz mi regulacje prawne dotyczące przeniesienia obowiązków nadzoru znakowania bydła i wołowiny. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Dzięki, fajne. Mam wrażenie, że to jest jakaś luka w niemieckim języku, że takie słówka długie powstają. What the fuck? Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. I naprawdę mówisz takie coś w zdaniu. W sensie wiem, że to jest akurat znakowanie bydła, to nie jest coś, co się mówi codziennie. Ale to jest naprawdę jedno słowo i w ogóle tak śmiesznie się to pisze. Dawajcie likę. Jest takie coś, przysięgam. Sprawdzamy, dawajcie likę. Konwi. Konwi, moi drodzy, już teraz dawajcie konwi pod tym filmem i wymyślajcie, jakie słówka mam w kolejnym odcinku sprawdzić, bo kolejny odcinek to będzie język rosyjski. Wracamy do języka rosyjskiego. Konwi, piszcie poniżej. Elegancko, wyszedłem z tego z klasą. Stosunek seksualny. Geschlechtsverkehr. Ja wiem, że kiedyś to już powiedziałem i wiem, że to będzie obraźliwe, ale to wygląda i brzmi, jakbym miał właśnie stanąć pod murem i czekać z pistoletem przy głowie. Halo? Geschlechtsverkehr. O, a to strzela? Mam to naładowane? O, strzela, to dobrze, że sobie tak nie strzeliłem w głowę, bo chciałem. A to boli z tych gumek. To jest pistolet w ogóle na gumki. Kupiłem sobie go na Allegro, jest drewniany i strzela gumkami. Kozak. Pierdoły. Jak on ma przetłumaczyć pierdoły? Pierdoły. Kokolores. Kokolores. Ale to jest nawet fajne słówko, podoba mi się. Pisze się to kokolores, bez żadnego, wiesz, dodatkowych znaków. Czyli jak oglądasz mój filmik, to możesz spokojnie powiedzieć, że oglądasz same... Kokolores. Tutaj nic więcej nie znajdziesz, także... Kokolores jest moim ulubionym słówkiem chyba z dzisiaj. Ograniczenie prędkości. Geschwindigkeitsbegrenzung. Geschwindigkeitsbegrenzung. Dobrze to powiedziałem, nie? Spróbuję, czy po niemiecku mi to wyłapie. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ograniczenie prędkości. Jestem koksem. Po jednym przesłuchaniu dobrze to powiedziałem. Jestem z siebie dumny, naprawdę. A teraz damy słówko, które może wam się przydać, jeśli będziecie właśnie w odwiedzinach w Niemczech, więc warto się przysłuchać, zapamiętajcie. Wielka stopa. Großer Fuß. Koza fus w każdym razie. Wielka stopa, koza fus. Ja sobie to zapamiętam. To będzie w moim top 3 słówek niemieckich, chyba mam wrażenie. Kurczak pieczony. No kto to wybrał? Kurczak pieczony, naprawdę? Ja naprawdę jestem w szoku, jak wy potraficie być bezczelni. Marysia, nie oglądaj. Bratinchen. Zadowoleni? Bratinchen. Żar. Die Glut. Piękne, naprawdę piękne zakończenie odcinka. Dosłownie i chamsko napisane Die Glut. Skąd to się wzięło, jaka jest tego geneza i ile ma to wspólnego z żarem czy czymkolwiek z ogniem? O tym dowiecie się już w kolejnym odcinku z najśmieszniejszych słówek w języku rosyjskim. Ale zrobiłem smooth przejście, nie? Ej, skończyłem już nagrywanie, przypomniało mi się, że w tą niedzielę widzimy się o 19 na kolejnym live'ie, gdzie będę grał w Robloxa, gdzie będę rozdawał bransoletki, a wy już teraz możecie wziąć udział w konkursie, w którym możecie zdobyć bransoletkę. Jedyne co musicie zrobić, to nastawić budzik na niedzielę na 19, tak jak tutaj widzicie, i wkleić to na swojego Instastory z oznaczeniem Szczepanikowa, żebym widział, że to zrobiliście. I każdy, kto wrzuci na Instastory taką relację, że czeka z budzikiem nastawionym na 19, ma szansę wygrać bransoletkę. Do zobaczenia na live'ie, bye, gramy w Robloxa, moi drodzy, i gram z widzami w Robloxa i zaczyna mi się to podobać. Trzymajcie się. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jeśli się wam podobał powrót do tej serii, to wbijajcie łapy w górę, piszcie poniżej, tak jak mówiłem. Kolejny język jest rosyjski, więc w waszym interesie jest, żeby, jeżeli chcecie jej pomóc oczywiście, żeby sprawdzić, które słówka w języku rosyjskim brzmią śmiesznie przetłumaczone i napisać mi je poniżej, tylko że nie w wersji rosyjskiej, tylko w polskiej. Komentarze mają wyglądać tak. Hej Patryk, przetłumacz słowo placek, przetłumacz słowo
Maciek, rozumiecie, o co mi chodzi. Tyle, dzięki za oglądanie, wbijajcie na szczepanikowo.pl, gdzie możecie kupić sobie bluzy, koszulki, plecaki, bransoletki i to wszystko, co tutaj widzicie, i oczywiście czapeczki. Dzięki za oglądanie, dzięki za bycie ze mną, wbijajcie na Discorda i na naszą grupę, obydwie te rzeczy nazywają się Mordki Szczepana i są to najlepsze i najbardziej miłe grupy na polskim Discordzie i Facebooku. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku i bye! Mamy po 20 lat.